Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj mamy równanie 2 kwadratowe, czyli zróbmy sobie podstawienie, że w miejsce x kwadrat podstawimy t. No i oczywiście t musi być większe bądź równe 0, ponieważ jeżeli dowolną liczbę podniesiemy do drugiej potęgi, to na pewno w wyniku otrzymamy liczbę nieujemną, czyli t w tym przypadku nigdy nie będzie mniejsze od 0, co należy tutaj zaznaczyć. No i teraz, jeżeli spojrzycie na to równanie, no to x do potęgi czwartej możemy zapisać w ten sposób, że mamy x kwadrat jeszcze do potęgi drugiej, ponieważ 2 razy 2 da nam 4, no i tego wyrazu tak naprawdę nie zmieniamy, tylko zapisujemy w troszkę innej postaci. Natomiast całą resztę równania przepiszę bez zmian. No i podstawiamy. W miejsce x kwadrat t, czyli tutaj będziemy mieli t kwadrat, odjąć 4t, no i dodać 4. No i mamy już równanie kwadratowe, czyli wykorzystamy tutaj deltę, czyli zapiszmy a to 1, b minus 4, a c wynosi 4. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, no i podstawiamy, czyli minus 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy a i razy c, czyli mamy 16 odjąć 16, czyli 0. Skoro delta wynosi dokładnie 0, to wiemy, że mamy jeden pierwiastek, który wyznaczymy ze wzoru minus b przez 2a, czyli minus b to będzie 4, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, czyli mamy dwójkę. My chcemy rozwiązać równanie z x, czyli teraz sprawdzamy, czy nasza otrzymana liczba spełnia takie założenie. No dwójka oczywiście jest liczbą większą bądź równą 0, czyli możemy podstawić, że x kwadrat równa się t, czyli wynosi 2. Zatem mamy tutaj dwa rozwiązania. X to pierwiastek z 2 lub x to minus pierwiastek z 2. Bo obie te liczby, jeżeli podniesiemy do kwadratu, to otrzymamy dwójkę. No i spójrzmy na podpunkt B. Tutaj także zróbmy sobie podstawienie, czyli x kwadrat to t, a t musi być większe bądź równe 0. Zapiszmy to w takiej postaci. Odjąć 10x kwadrat plus 25. No i możemy teraz podstawić. Mamy zatem t kwadrat. Odjąć 10t. Plus 25 równa się 0. Wykorzystujemy deltę, zatem a wynosi 1, b to minus 10, natomiast c 25. Wzór na deltę mamy tutaj, czyli minus 10 do kwadratu to 100. Odjąć 4 razy 1 razy 25, czyli 100 odjąć 100 da nam 0. No i mamy jedno rozwiązanie, które wyznaczymy z tego wzoru, czyli minus b to będzie, spójrzmy tutaj, 10, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, czyli t wynosi 5. Piątka jest liczbą większą bądź równą 0, czyli zrobimy sobie teraz podstawienie, żeby wyznaczyć x, czyli x kwadrat równa się t, czyli 5, zatem mamy tutaj dwa rozwiązania, x to będzie pierwiastek z 5 lub x to minus pierwiastek z 5. Spójrzmy jeszcze na dwa kolejne podpunkty. Tutaj postępujemy bardzo podobnie, czyli zapiszmy, że x kwadrat to będzie t, natomiast t musi być większe bądź równe 0. Nie musimy tego już tak oczywiście jak zawsze dokładnie rozpisywać, jak w poprzednich podpunktach. Tutaj będziemy mieli 4t kwadrat, odjąć 4t plus 1 równa się 0. Chociaż oczywiście, jeżeli chcecie, możecie to sobie zapisać, zobaczcie, w takiej postaci, żebyście tak dokładnie już widzieli, że mamy tutaj 4t kwadrat. No i teraz dalej wykorzystamy deltę, czyli zapiszmy, że a wynosi 4, b minus 4, natomiast c to 1. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, ten wzór już na pewno znacie. No i podstawmy, minus 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy a razy c, czyli mamy tutaj 16 odjąć 16, czyli także 0. Czyli już wiemy, co należy zrobić. Gdy delta jest równa 0, to mamy jedno t, które wyznaczymy ze wzoru minus b przez 2a. Czyli minus b to będzie 4,
2 razy a to 2 razy 4, czyli 8. Możemy sobie skrócić licznik i mianownik przez 4 i wówczas otrzymamy 1 drugą. 1 druga będzie spełniała nasze założenie, ponieważ jest liczbą większą od zera. Czyli możemy tutaj podstawić, że x kwadrat to będzie 1 druga. No i teraz zastanówmy się, co podniesione do kwadratu da nam 1 drugą. Przede wszystkim, ponieważ mamy parzystą potęgę o wykładniku potęgę o wykładniku parzystym, o, tak powinnam powiedzieć, a po prawej stronie mamy liczbę dodatnią, to wiemy, że będą dwa rozwiązania, dodatnie oraz ujemne. No i pierwsze rozwiązanie to będzie pierwiastek z jednej drugiej lub drugie rozwiązanie to będzie minus pierwiastek z jednej drugiej. Jeżeli spojrzycie tutaj, to co zapisałam, można sobie zapisać w takiej postaci, czyli mamy dwa oddzielne pierwiastki, a następnie usuwamy niewymierność, czyli mamy tak, pierwiastek z jednego razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z dwóch, tutaj 2 razy 2 to 4, pierwiastek z 4 da nam 2, czyli tak naprawdę nasze pierwsze rozwiązanie to jest pierwiastek z 2 przez 2, zatem drugie to minus pierwiastek z 2 przez 2, no i to będzie nasza odpowiedź. Spójrzmy na podpunkt D. Tutaj mamy także równanie dwukwadratowe. Wykonujemy podstawienie, czyli mamy 9t kwadrat dodać 6t dodać 1 równa się 0. Zatem a jest równe 9, b wynosi 6, natomiast c jest równe 1. Obliczamy deltę. 6 do kwadratu to 36. Odjąć 4 razy 9 razy 1. 36 odjąć 36 to będzie 0. Czyli t wyznaczymy z takiego wzoru. Minus b to minus 6. 2 razy a to 2 razy 9, czyli 18. Czyli tutaj możemy skrócić licznik i mianownik przez 6. Czyli mamy 1 oraz 3, a więc minus 1 trzecią. No i teraz mamy troszkę inną sytuację, ponieważ te nam wyszło ujemne, a my byśmy chcieli, żeby te było większe bądź równe 0, co zapisaliśmy tutaj w tym naszym założeniu. Czyli to oznacza, że te nie spełnia tego założenia, a to oznacza, że także nie wyznaczymy sobie x-a, no bo jeżeli nawet byśmy sobie zapisali, zobaczcie na upartego, że x kwadrat równa się t, czyli x kwadrat wynosi minus 1 trzecia, to żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da nam wyniku ujemnego. Czyli to jest po prostu równanie sprzeczne, które nie posiada rozwiązań. Spójrzmy na podpunkt E. Tutaj także robimy sobie podstawienie, czyli zapiszmy, że x kwadrat to będzie t. No i t musi być większe bądź równe 0. Zatem otrzymamy 4t kwadrat odjąć 12t plus 9 równa się 0. No i zapiszmy, że a to będzie 4, b minus 12, natomiast c wynosi 9, no bo wykorzystamy sobie tutaj deltę. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b do kwadratu to minus 12 do kwadratu, czyli 144, odjąć 4 razy 4 razy 9, czyli mamy tak 144, na pewno odjąć 4 razy 4, 16, 16 razy 9, 144, zatem delta jest równa 0, czyli mamy jedno t, które wyznaczymy z takiego wzoru. Minus b to będzie 12, 2 razy a to 2 razy 4, czyli 8, no i licznik i mianownik możemy skrócić przez 4, czyli mamy 3 drugie. No to robimy podstawianie teraz tutaj, ponieważ oczywiście 3 drugie spełniają nasze założenie, jest to liczba większa bądź równa 0. Zatem zapiszmy, że x to pierwiastek z 3 drugich lub minus pierwiastek z 3 drugich. To, co mamy tutaj, możemy sobie rozdzielić na dwa pierwiastki, czyli zapisać to w takiej postaci, a następnie pozbądźmy się niewymierności, czyli mamy pierwiastek z 6 przez 2, natomiast drugie rozwiązanie to będzie minus pierwiastek z 6 przez 2. Spójrzmy na podpunkt F. Tutaj postępujemy bardzo podobnie. Najpierw zapiszmy założenie, że x kwadrat równa się t, natomiast t jest większe bądź równe 0. Mamy zatem 9t kwadrat,
z tego wyrazu, odjąć 30t plus 25 równa się 0, no i wyznaczymy deltę, czyli najpierw zapiszmy, że a to 9, b to minus 30, a c wynosi 25. Delta to b kwadrat odjąć 4ac, czyli minus 30 do kwadratu to 900, odjąć 4 razy 9, no i razy 25. Mamy zatem 900, odjąć na pewno, 36 razy 25 to też 900, czyli delta jest równa 0. Zatem mamy jedno rozwiązanie. Ze wzoru je wyznaczymy minus b przez 2a, czyli minus b to 30, 2 razy 9 to 18, skracamy przez 6, czyli mamy 5 oraz 3, czyli otrzymamy 5 trzecich. No i ponieważ 5 trzecich jest to liczba większa bądź równa 0, czyli spełnia nasze założenie, to wyznaczamy x-a, czyli x kwadrat równa się 5 trzecich, zatem mamy dwa rozwiązania, x to pierwiastek z 5 trzecich lub x to minus pierwiastek z 5 trzecich. To, co mamy tutaj, możemy zapisać w postaci dwóch pierwiastków, no i pozbyć się niewymierności, czyli mamy pierwiastek z 15 przez 3 lub, a tu mamy minus pierwiastek z 15 przez 3.